plany, nie plany. Tu był jakiś magazyn też związany chyba z chemią. Patrzcie na te mензурki. Znaczy nie wiem, czy dobrze mówię, to są jakieś naczynia. Kurde. I krzesło piwniczne. Każda tonna zaoszczędzonego węgla to więcej dewiz. Patrzcie na to. Jaki relikt. Co to za pomieszczenie? Jakiś magazyn. Tu się paliło to wszystko. Nie wiem, co to za konstrukcja, ale chyba fragment czegoś większego. Nie wiem, czy nie komina. Bardzo został zburzony. Kierujemy się tam i tam. Bo zaraz bateria w GoPro mi padnie. Bo jestem tutaj już na kolejnej eksploracji po drodze. Zaraz sobie wejdziemy do tej hali. Komar mnie normalnie gryzie. Dobra, która to najlepiej? Jest tu jakieś wyjście. Telefon mam, dobra. Okej. Okay. Gdzie my tu mamy? Jakieś pomieszczenie puste. Żeby tu była klatka schodowa. Trudno powiedzieć, co to było. Jakieś techniczne. Jakieś techniczne coś. No i mamy wejście. A mi zostało, nie wiem, 20% baterii. Spróbujemy to na szybko oblecieć. Zobaczymy, na jak długo wytrzyma. Jesteśmy w jednej z hal produkcyjnych. O kurde. Która się częściowo zawaliła. Patrzcie na te gruzy. O, ktoś tu grał w kręgle. Tak w ogóle to jest to potężna konstrukcja żelbetonowa. Także nie wiem, jak to się mogło stać, że chyba, że ona była rozpierana. Dobra, wbijamy te schody. Chyba dadzą radę. Będziemy szli bokiem. Gruzowisko. Słuchajcie, idziemy na razie wyżej. Boję się iść tam, gdzie gruz. To jest jeszcze kilka pięter. O kurde. Byliśmy tam w biurowcu. Dobra. Uh-huh. I mamy halę. A tam był Marek. Podpisany. Ja pierniczę, to jest sporo, ale tam pójdziemy, potem tam pójdziemy. Jesteśmy
samej górze, gdzie był piec. No. Jakieś silosy tu pewnie stały. Coś koło tego. O kurde. Fajne miejsce. Cóż, byliśmy w tym miejscu i teraz będziemy zmierzać do następnych sal. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Musiałem zmienić kamerę na inną, ponieważ GoPro padła. Już w zbyt wielu miejscach byłem i niestety odmówiłem mi posłuszeństwa. Tam jest chyba jakieś wejście. Się nie mylę. W ogóle to się jakoś tak szaroburo zrobiło. Chyba zaraz spadnie deszcz. Jesteśmy w hali produkcyjnej. O kurde. Jaka tu jest przestrzeń. No nieźle. No nieźle. Potężne. To był potężny zakład, jeden z większych tego typu w okolicy. Mamy jakąś dziureczkę. Na sprzęt. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Obok tego jest jeszcze jedna hala. Dosłownie za tą ścianą. Tam też zaraz pójdziemy. No, klimat tu jest niesamowity. Patrzcie na te betonowe takie legary od tego dachu. Bo ten dach jest żel betonowy, w ogóle wylewany. Niezłe. Jesteśmy właściwie w jakiejś dżungli, w jakimś lesie. Patrzcie. Ręczna piłka. Dobra. Tu była jakaś podstawa jakiegoś urządzenia. Pieca chyba. Nie jestem pewien. Może możliwe, że jakiegoś innego. I pozostałości czegoś w rodzaju biur. Dobra, chyba lecimy do tej hali obok. Dobra, co to jakaś roślina mi pokuła. Dobra, słuchajcie, czas mi goni, więc rejon zmiany, coś tam, coś tam. Zakłady papiernicze. Dobra, muszę się sprężać. Bo zaraz też spadnie. A my jesteśmy przy następnej hali dostępnej i szukamy pieca, bo gdzieś tu ma być piec, który jeszcze się ostał. Znaczy piec, no resztki pieca. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie będzie gonił. O kurde. No ma klimat miejsce. Komar mnie żar w plecy. Sakra. Co tu mamy? Co tu mamy? Jakieś hale poprodukcyjne. Idziemy tam. To jest taki zapach. Trochę dziwny, taki chemiczny. Tu mamy jakąś taką część hali z otworami. Nie wiem, po co to było. Uwalnianie porażonego spod działania prądu. 222. Jakieś urządzenia elektryczne w takim razie. No, tam jeszcze pójdziemy. To jest już jedna z ostatnich hal, którą zwiedzamy w tym miejscu.
tej fabryce papieru. Także zobaczymy, co tu znajdziemy. Okej. O. Tu mamy toalety. Jakieś chłopoki plastikowe. Bardzo przyjemne krzesełka. Ogrodowe. Dam namiary. I chyba koniec hali. Tak, koniec hali. Dobra, słuchajcie, idziemy wyżej piętro. Też jakieś talerzyki na koty. Duża klatka schodowa. O, kapie woda. Czyli nieźle tu pada deszcz. Widzę, że zachowały się kafelki jeszcze. Nieźle. Wow. Tu wydaje mi się, że były jakieś transformatory. Coś z elektrycznością, tak mi się wydaje. Cieknie. Jest to co prawda poszycie betonowe tych stropów, ale no, patrzcie. Prawdopodobnie tu spali bezdomni. Szkoda mi tych ludzi. Polska mistrzem Polski. I dziura. Dziura na zewnątrz. Polska mistrzem Polski. No ciekawe. Taki dosyć inspirujący tekst. Znaczy zastanawiający. Z inspiracją niewiele wspólnego. Co my tu mamy? Pomieszczenia, toaletka, buteleczki. Trochę tu metrów jest. Tam jest ten biurowiec. Byliśmy tam przed chwilką. A tu mamy pozostałości górnej części hali. Już była burzona. Nie będziemy potem za bardzo chodzić, bo to są gruzy. Ale trochę wysokości jest. O. Z 8 metrów, 10. Też byliśmy.
tu mamy trzecią halę, ostatnią na mojej drodze. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Znajdziemy bardzo dużo przestrzeni, ale niestety nie dostaniemy się wyżej. Bo nie ma schodów. Schody zostały wyburzone. Patrzcie, tam są piętra. Raz, dwa. Dwa piętra jeszcze wyżej, gdzie można chodzić. Także chyba tu się nie dostaniemy. Mam jakieś instalacje. Pozostałości tu chyba były te mieszalniki, coś mi się wydaje. Mamy tron. Jest tu jakieś miejsce przesiadywania. No nic, no. Chyba nic tu więcej się nie znajdzie. Ale były tu jakieś chyba albo mieszalniki, albo tu były jakieś silosy. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien. Mogę tylko gdybać i domniemać. Dobra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tej eksploracji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi tu się bardzo podobało. Lubię takie klimaty. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnej eksploracji na kanale Urbex Urbexik. Trzymajcie się. Cześć.